We Wrocławiu stoi bardzo ciekawa rzeźba. Ogromne drewniane krzesło. Siedząc na nim, można się poczuć jak calineczka. Wiecie, kto jest jej autorem? Wybitny polski artysta Tadeusz Kantor. Rzeźba ta idealnie ukazuje jego styl, a także stosunek do rzeczywistości. Zapraszam na odcinek poświęcony temu artyście. Zaczynamy. Tadeusz Kantor urodził się 6 kwietnia 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim.